Rockefeller zachęcał do tego, żeby maksymalnie dużo czasu zamienić na czas, który poświęcisz na... Nie ma na świecie osoby, która nie znałaby, nie słyszałaby przynajmniej raz nazwiska Rockefeller. Był on jedną z najbogatszych osób minionych 100 lat. W tym wideo pokażemy Ci dokładne lekcje i strategie, które przyczyniły się do jego sukcesu. Zasada numer 1 Rockefellera: mniej pracuj na kogoś, więcej pracuj na siebie. W tej lekcji widzimy, że nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu finansowego na poziomie milionów, miliardów i gazylionów, jeżeli będziemy skupiali się na pracy tylko wyłącznie dla kogoś w formie etatu czy niewielkiej firmy. Istotne jest to, aby pracować na siebie przez budowanie swojego imperium. Na początku to będzie bardzo trudne, bo musisz całkowicie zmienić swój mindset, na czym się skupiasz, na czym zarabiasz, ale w perspektywie długoterminowej jest to właśnie to, co Rockefeller poleca najbardziej, czyli pracuj na siebie, nie na kogoś innego. Oszczędzaj pieniądze. Bądź przedsiębiorczy, czyli szukaj towarów, które możesz kupić taniej, negocjuj kwoty, z jakich chcesz je kupić, i sprzedawaj je drożej. Wiele osób robi zupełnie odwrotnie. Nie negocjuje i nie szuka miejsc, w których może kupić towar taniej, żeby go później odsprzedać. Ale również nie szuka miejsc, w których może kupić coś taniej, żeby po prostu oszczędzić. Ludzie bogaci szukają miejsc, gdzie mogą kupić coś taniej, aby później to drożej sprzedać. Ale również szukają miejsc, w których mogą kupić coś taniej, po to, żeby oszczędzić pieniądze. Czyli dbają o oszczędności zarówno w sferze biznesu, jak i swojego życia prywatnego. Ludzie biedni płacą pełne ceny, nie negocjują i nie szukają alternatywnych miejsc, gdzie mogą taką rzecz kupić, ale taniej. Rockefeller mówi, że biznes jest po to, aby generować pieniądze. Gdy masz pieniądze, jest go łatwiej realizować, natomiast gdy nie masz pieniędzy, to jest właśnie moment, w którym należy myśleć o biznesie, bo biznes jest najbardziej skutecznym, najbardziej sprawdzonym, najbardziej pewnym sposobem na to, aby zarobić pieniądze, w przeciwieństwie do pracy na etacie. Droga do bogactwa wiedzie przez dochód pasywny. Dochód pasywny można utożsamiać również z dochodem z wielu źródeł Twojego przychodu. Chodzi o to, żeby Twoje finanse nie były zależne tylko i wyłącznie od jednego miejsca, z którego zarabiasz pieniądze, ale również, żeby nie były stricte powiązane z Twoim czasem, jaki przeznaczasz na to, aby te pieniądze zarabiać. Gdybym poszedł do pracy i pracował jako sprzedawca, zarobię x pieniędzy. Natomiast gdybym poszedł do pracy, zarabiał pieniądze jako sprzedawca, mam etat, prowizję i jeśli tego dołożę jeszcze na przykład napisanie książki o tematyce sprzedaży, to ta książka generuje mi pieniądze w momencie, gdy ja się nią nie zajmuję. Jest to jedno zamówienie na godzinę, jedno zamówienie na dzień, czasami jest to jedno zamówienie na minutę, generując kilkadziesiąt czy kilkaset zamówień na dobę, ale to jest produkt, który powoduje, że mój majątek się zwiększa. I o tym właśnie mówi Rockefeller, żeby nie uzależniać swojego przychodu od tego, ile godzin pracujesz. Co ja muszę zrobić, aby zarabiać tygodniowo 50 tysięcy dolarów? Ta kwota może się wydawać mega abstrakcyjna na początku i dla mnie też taką kwotą abstrakcyjną ta kwota była kiedyś. Istotne jest to, żeby sobie określać cele, w którym kierunku chcemy uderzać. I takie zadanie sobie pytania, co ja muszę zrobić, aby zarobić 50 tysięcy tygodniowo, powoduje, że z jednej strony musimy odciąć opcje standardowe, poszukać opcji niestandardowych, a wbrew temu, co teraz być może myślisz, są one ogólnodostępne nawet w internecie czy książkach, i jednocześnie musisz wyeliminować te opcje, które do tej pory ci generowały przychód. Najważniejszą rzeczą w życiu tak skutecznej osoby, jaką był Rockefeller, jest umiejętność dobrej komunikacji, odpowiedniego, umiejętnego wyrażania swoich myśli, opinii, ale również słuchania tego, co do ciebie świat mówi. Co twój rozmówca, klient, kontrahent, partner biznesowy, pracownik do ciebie mówi. Czyli rozwijaj kompetencje komunikacji. I Rockefeller mówi, że cechą, umiejętnością najbardziej powiązaną z sukcesem finansowym jest właśnie bardzo wysokiej jakości umiejętności komunikacji. Wyrażania siebie, słuchania innych, łączenia tego w całość i generowania na tym biznesu. Komunikacja to podstawa. Rockefeller mówi również, że musisz bardzo szybko pożegnać się z ofiarami i ludźmi, którzy ciągną cię w dół. Ludźmi toksycznymi, ludźmi, którzy powodują, że po spotkaniu z nimi już ci się nic nie chce, czujesz się wypompowany z energii. Musisz zamienić to środowisko ludzi na ludzi takich, którzy dadzą ci mnóstwo energii, entuzjazmu, samym tym, jacy oni są. Ludzie energetyczni, uśmiechnięci, ludzie sukcesu zawsze dzielą się swoimi tajemnicami. Zawsze pokazują takie okruszki wiedzy, po których możesz sobie iść, żeby budować swoją drogę do swojego stylu działania, do swojej przedsiębiorczości, do swojego biznesu. Ale istotne jest to, żeby najpierw odciąć się od tych, którzy cię ograniczają, zatrzymują. Czasami to będzie nawet twoja najbliższa rodzina. Po to, żeby zrobić miejsce dla ludzi, którzy
pokażą Ci swoim świadectwem, swoim case study, swoimi osiągnięciami, co zrobić, aby wejść wyżej. I zobaczysz, że Twoja droga jako przedsiębiorca, jako człowiek będzie również bardziej przyjemna, bardziej ekscytująca, bardziej energetyczna, bo po prostu w Twoim życiu będzie więcej energii. Rockefeller mówi, że ubóstwo pojawia się wtedy, gdy uchylasz się od odpowiedzialności. Innymi słowy, jeżeli bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za swoje sukcesy, jak i swoje porażki, to wtedy znacznie bliżej jest Ci do bogactwa. Bogactwo może być definiowane jako sukces życiowy, prywatny, finansowy, zdrowotny, każdy, ale im bardziej, im szybciej weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, tym będzie Ci łatwiej. Na początku będzie to odpowiedzialność za porażki, ale później będzie to również odpowiedzialność za sukcesy, czyli dobre rzeczy, sukcesy, które nam się będą przydarzyć, są moją zasługą. Porażki są również moją zasługą i wzięcie pełnej odpowiedzialności za jedną i drugą rzecz spowoduje, że będzie Ci znacznie bliżej do tego, aby tą fortunę, sukces, czy to, co sobie sam określasz jako definicję sukcesu, przyciągnąć trochę bliżej. Bardzo ważna lekcja. Rockefeller był ogromnym fanem czytania, a również pisania i zachęcał do tego, żeby maksymalnie dużo czasu wolnego, który do tej pory marnujesz na pierdoły, zamienić na czas, który poświęcisz na czytanie. Czytanie świadectw sukcesu, czytanie case study ludzi, którzy napisali swoje biografie czy autobiografie. Idealnym przykładem tego jest książka Felixa Dennisa, Jak zdobyć bogactwo. Brytyjczyk, który kilka lat temu zmarł, więc książka jest bardzo, bardzo świeża, jeśli chodzi o merytorykę, wiedzę, doświadczenia i humor tego autora, dokładnie pokazuje krok po kroku, co zrobić, aby zbudować bogactwo. 1/3 tej książki mówi Ci o tym, jaką cenę będziesz musiał zapłacić za to, aby stać się bogaty. Ale pozostałe 2/3 książki pokazują, jak to już zrobić. Niezwykły poradnik, który na pewno Rockefeller również by polecił, gdyby tylko miał przyjemność poznać Felixa Dennisa. On również często, jako autor Felix Dennis, powołuje się na lekcje Rockefellera. I on jest idealnym case study, że w Europie jest możliwe osiągnięcie spektakularnego sukcesu na bazie uniwersalnych prawd, które w tym wideo Ci prezentuję. Zatem jeżeli szukasz książki, która Ci pozwoli wejść na wyższy poziom Twojej wiedzy i doświadczeń w zakresie budowania bogactwa, Felix Dennis, Jak zdobyć bogactwo. Ludzie biedni mają biedne marzenia, jak mawiał Rockefeller. Zatem ludzie bogaci mają wielkie marzenia. Jest to tak duża liczba marzeń, że oni nigdy nie będą w stanie ich zrealizować, ale właśnie ta duża liczba marzeń powoduje, że mają energię do tego, żeby wstać co rano i osiągać, i walczyć, i napierać, i cieszyć się i wychodzić z porażek i ciągle iść do przodu. Rockefeller zatem pyta nas, czy ty masz listę swoich marzeń, czy wiesz, po co wstajesz rano, czy wiesz, co chcesz osiągać, czy wiesz, jakie rzeczy cię inspirują. Jeżeli nie masz swojej listy marzeń, to możesz również zrobić listę rzeczy, których nie chcesz robić. Tu chcesz się wyzbyć ze swojego życia. Bardzo ważna lekcja. Każdy człowiek sukcesu mówi o dzieleniu się swoim majątkiem. Rockefeller natomiast mówi, że należy to robić z takim małym szczegółem, taką małą gwiazdeczką. Możesz to robić wtedy, gdy Cię na to jest stać. Znacznie więcej możesz dać światu jako osoba bogata, aniżeli osoba biedna. Dlatego zachęca do budowania swojego majątku i dopiero wtedy dzielenia się tym, co masz, w kwotach znacznie większych, niż to było możliwe na początku Twojej kariery. Jeżeli nie masz pieniędzy, żeby dzielić się z tymi pieniędzmi, osobami, które tego potrzebują, to możesz równie dobrze dzielić się swoim czasem, pomagając innym, biorąc udział w wolontariatach, czy dając swój czas w schroniskach, w hospicjach, w miejscach, które potrzebują więcej wolontariuszy czy rąk do pracy. Dobroczynność jest rzeczą, która się pojawia u każdego przedsiębiorcy, który osiągnął sukces. My w OSM Power również pilnujemy tego, aby część naszych przychodów była dedykowana akcjom wsparcia naszych bliskich osób, akcjom charytatywnym czy przelewaniu znacznych kwot pieniędzy na rzecz nam bliskich celów i wyzwań, którymi się świat wokół nas musi mierzyć. Najczęściej są to pieniądze przelewane w kierunku fundacji zajmujących się dziećmi. Także wybierz sobie miejsca, organizacje, stowarzyszenia, które potrzebują Twojego wsparcia i część swoich przychodów albo część swojego czasu poświęć na to, aby dać siebie im. Jest to bardzo integralna, istotna część budowania majątku, sukcesu według Rockefellera i mnie również, bo to daje satysfakcję z tego, że tworzysz majątek po to, aby innym pomagać. I ostatnia zasada. Twórz systemy i biznesy, które będą mogły działać bez Ciebie. Czyli twórz biznes jako system, który tworzysz, rozwijasz, ale Twoim celem ma być to, żeby go móc oddać Twoim menedżerom albo sprzedać innej firmie, a żeby to były systemy, a nie jednorazowe wydarzenia, a nie eventy, które za każdym razem musisz od początku rozwijać, rozwijać, rozwijać. Twórz systemy, bo system powoduje, że będziesz bezpieczny finansowo, a dodatkowo będą pieniądze Ciebie płynąć bez zaangażowania tak dużego, jak to miało miejsce na początku.